Dzień dobry. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać i widać. Zwyczajem akademickim powinniśmy rozpoczynać o godzinie 10, czyli punktualnie, ale widzę, że jest jeszcze mało osób zalogowanych, więc proponuję jeszcze chwilkę poczekać. Rozumiem, że widać i słychać mnie wyraźnie. Zapytam tylko organizatorów, jaka jest zwykle frekwencja, bo w tej chwili widzę tylko 3 osoby. Jak mawiali starożytni, trespass collegium, czyli spotkanie zaczyna się od 3 osób, więc razem z prelegentem jest nas 4, 5. Dzień dobry, Żaneta. Betty, możesz podpowiedzieć mi, jaka jest zwykle frekwencja? Dziękuję. Witam panią profesor. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. W sumie to miało być spotkanie z naszymi przyszłymi studentami. No tutaj jestem zaszczycony przez panią profesor i panią doktor. No okej, skoro jak mi tutaj pisze
pani Beata Zerach. Nagrywane jest to i udostępniane dla szkół, to myślę, że możemy zacząć. Tak jak w zapowiedzi na stronie naszej uczelni, chciałem się podzielić z państwem taką refleksją psychologiczną, w którą stronę to, co nazywamy sportem, albo zdrowiem, albo aktywnością fizyczną dla zdrowia, zmierza. Czy zdrowie traktujemy jako element, który ma służyć dla osiągania wyników sportowych, czy też sport, jak w tym znanym powiedzeniu, sport to zdrowie, sport ma służyć zdrowiu, czyli ta prozdrowotna aktywność fizyczna. Z której strony i w którą stronę zmierzamy, podejmując aktywność fizyczną. Jak państwo widzicie na slajdzie, nazywam się Mariusz Lipowski. Jestem pracownikiem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. I zaczniemy od tego, czym jest sport i jak należy go definiować. Po pierwsze, jest to świadoma, dobrowolna działalność czy aktywność ruchowa, fizyczna człowieka. Zaraz sobie powiemy o tym, czy rzeczywiście jest to świadoma i dobrowolna. Celem sportu jest podnoszenie sprawności fizycznej i jej manifestowanie w różnych elementach rywalizacji sportowej. Uprawiana jest systematycznie, według określonych reguł i zasad. Występuje pierwiastek współzawodnictwa, chodzi w sporcie, mówię tutaj o sporcie wyczynowym, o osiąganie jak najlepszych wyników. Jest to rozrywka masowa, dająca wiele radości, czasem smutku kibicom, a więc jest elementem kulturowo-cywilizacyjnym. W takiej definicji mieszczą się zarówno szachy, jak i brycz sportowy. Tutaj pojawiają się kontrowersje, czy szachy rzeczywiście są sportem. No oczywiście, że tak. Występuje element rywalizacji, występuje aktywność fizyczna, występuje publiczność, która dopinguje oczywiście w ciszy szachistów. Najważniejszym spotkaniem sportowców są oczywiście Igrzyska Olimpijskie. Nie mylić oczywiście z Olimpiadą. Olimpiada to jest okres czteroletni, aczkolwiek teraz przez pandemię no, ten okres się zmienił troszeczkę, ale jest to okres pomiędzy jednymi igrzyskami a drugimi. W starożytnej Grecji wiele przykładano do filozofii sportu. W starożytnej Grecji kształtował on ciało, rozwijał dobro w człowieku, a więc te wartości, które w tej triadzie greckiej, triadzie idealnej, dobro, piękno i prawda, były rozwijane. Igrzyska olimpijskie uczyły szlachetnej, uczciwej walki, szacunku do przeciwników. No, taką kontrowersję budzą na przykład nagrody fair play, które są wręczane za zachowania fair play. To jest dla mnie osobiście troszeczkę dziwne zjawisko, że nagradza się za to, co jest normą. Przypomina mi się taka rozmowa dwóch staruszek, jedna do drugiej mówi, jaki to jest grzeczny chłopiec. Akurat mówiły o moim synu. Było to dla mnie miłe i wsłuchuję się dalej. On zawsze mówi dzień dobry. Czyli coś, co staje się, coś, co jest normalne, staje się czymś wyjątkowym. No, myślę, że stąd też nagrody fair play. Sport powinien mieć miejsce w życiu każdego człowieka już od dzieciństwa. Wpływa niewątpliwie na wszelkie elementy rozwoju młodego człowieka. Korzyści dla ciała, oczywiście zdolności motoryczne, czy jak to w zależności od rejonu Polski mówi się czasem cechy motoryczne. Prawidłowa postawa ciała, niezwykle istotny element, szczególnie w okresie pandemii, kiedy dzieciaki były przykute niejako do komputera w formie online. Oczywiście rozwój społeczny, budowanie więzi, przyjaźni, rozwijanie wszelkich umiejętności, umiejętności pracy zespołowej, rozwój emocjonalny, ocena własnej cielesności, kształtowanie samooceny, ale także radzenie sobie ze stresem.
Tutaj na zdjęciu widzicie Państwo chłopca 5-letniego. To były jego pierwsze zawody w życiu, zawody gimnastyczne. Nieskromnie dodam, że jest to mój syn, który był troszeczkę zdziwiony, że zajął pierwsze miejsce na tych pierwszych zawodach. No, niewątpliwie w zależności od tego, czy się wygrywa, czy przegrywa, kształtuje sport, jak to się mówi potocznie, kształtuje charakter. A więc te cechy osobowości, które odpowiedzialne są za dążenie do sukcesu. Wiadomo, że każdy sukces nas uskrzydla. Powoduje, że nabieramy tego wiatru w skrzydła, wiatru w żagle, no i wznosimy się, by osiągać kolejny sukces. Porażka uczy nas pokory. Każda porażka jest lekcją, z której trzeba wyciągać jak najwięcej wniosków. Sport również forma edukacji, a więc rozwój samodyscypliny, stawianie sobie celów, do czego dążę, co chcę osiągać. I tutaj dotykamy tego elementu samoświadomości. Czy rzeczywiście dzieci, które trenują sport, niejednokrotnie sport wyczynowy, mając 3, 4 czy 5 lat, potrafią już stawiać sobie cele. Cele, zarówno te bliższe, na najbliższe tygodnie, i te dalsze, na kolejne lata. Budowanie określonej strategii. Strategia nie tylko w głowach dzieci, ale również strategia w głowach rodziców. Przecież dziecko trzeba zawieźć na trening, przywieźć, pojechać do sklepu, kupić odpowiedni strój treningowy czy strój na zawody. Hasło, które jest takim mottem wszystkich AWF-ów, a więc szybciej, wyżej, silniej, w starożytnej Grecji miało prowadzić do samodoskonalenia. Sport wyczynowy? Niejednokrotnie jest to myślenie, co w zamian. W sporcie wyczynowym najważniejszy jest wynik sportowy. Mówi się, że sport to zdrowie. Myślę, że nie ma wątpliwości, że to hasło dotyczy sportu powszechnego, nie zaś sportu stricte wyczynowego. Tutaj dotykamy bardzo ciekawej formuły, określanej jako sporty ekstremalne. Gdzie jest granica między zdrowiem, dbaniem o zdrowie, a ryzykowaniem własnego życia niejednokrotnie. Sport wyczynowy. Nie mamy wątpliwości, by osiągać sukcesy sportowe, trzeba stosować odpowiednią dietę, odpowiedni rytm dnia, odpowiednia ilość snu, ilość wypoczynku. Ten trening powinien być ściśle zaplanowany. Jednakże niejednokrotnie sportowcy sięgają po najróżniejsze wspomagacze, nazwijmy to, które są niedozwolone. Dzisiaj te, które są na liście wspomagaczy niedozwolonych, jeszcze 20-30 lat temu nie były na tej liście. Myślę, że tutaj nie posunę się za daleko ze swoją refleksją. Koncerny farmaceutyczne prześcigają się. Jednak dążą do wyprodukowania takich wspomagaczy, które są niewykrywalne. Inne dążą do tego, żeby mieć takie metody, by je wykrywać. Aktywność fizyczna związana jest z pojęciem body image, z oceną własnej cielesności. W sportach estetycznych bardzo często dochodzi do zaburzeń obrazu własnego ciała. W przypadku kulturystów ryzyko bigoreksji, w przypadku gimnastyki sportowej, łyżwiarstwa może dochodzić do sytuacji, kiedy w szczególności młode dziewczęta zapadają na zaburzenia określone jako anoreksja nerwoza. Anoreksja, jak wspomniana, dotyczy aż 60% uczestniczek sportów estetycznych.
Niestety anorektyczki, nie mówię w tej chwili o sporcie wyczynowym, aktywność fizyczną, sport traktują jako niejednokrotnie jako sposób redukcji masy ciała. Bigoreksja, coraz więcej na liście, czy to ICD-10, czy DSM-5, ICD-11 w tej chwili, coraz więcej jest zaburzeń związanych z obrazem własnego ciała. Najważniejszym elementem zaburzeń obrazu własnego ciała jest lekceważenie zdrowia. Czasem kontrowersje wzbudzają takie sporty jak fitness sylwetkowe. Dzisiaj wiemy, że by wyglądać tak jak zaprezentowana fitnesska, trzeba bardzo mocno zarówno się odchudzić, jak i odwodnić. Pytanie, gdzie jest granica, która pozwala powiedzieć, że takie zachowania są zdrowe. Innym zjawiskiem dość niebezpiecznym jest uzależnienie od aktywności fizycznej, a więc takie neurotyczne nastawienie, by ćwiczyć, by być aktywnym fizycznym bez względu na kontuzję, bez względu na zły stan zdrowia, bez względu na pogodę. Mam określony program, mocno się tego trzymam, no i czasem niestety to uzależnienie od aktywności fizycznej dezorganizuje nasze życie. Oczywiście pytanie, gdzie jest ta granica? Mówiliśmy na początku o świadomej, dobrowolnej działalności czy aktywności fizycznej. Jeśli jest spontaniczna, jest dobrowolna. Świadomość natomiast kształtuje się w nieco późniejszym okresie życia, nie u takich dzieciaków jak na tym obrazku. Pracując, tak się składa w moim życiu, że 15 lat pracowałem w zakładzie praktycznym, w gimnastyce sportowej. Niejednokrotnie widziałem dzieci, które płakały, krzyczały, bo były po prostu rozciągane. Niektórzy twierdzą, że piękno rodzi się w bólu, natomiast na pewno dziecko 3-4-letnie tej świadomości samego siebie jeszcze nie ma. W przeszłości dochodziło do różnych oszustw związanych z płcią, związanych z oszukiwaniem. Mężczyźni startowali w Igrzyskach Olimpijskich, podając się za kobiety. Zatem sport a zdrowie. Zdrowie jest w sporcie wyczynowym traktowane jako element służący osiąganiu wyników sportowych. Tutaj można odwołać się do biomedycznego modelu zdrowia, a więc do medycyny naprawczej. W tej medycynie naprawczej sportowiec ma być w pełni sprawny i tutaj oddziela się ciało od psychiki. Zdrowie jest po prostu brakiem choroby. Zawodnik ma być w pełni gotów do osiągania sukcesu sportowego. Wtedy, kiedy zdarza się kontuzja, wtedy, kiedy dzieje się coś niespodziewanego, cały sztab fizjoterapeutów, lekarzy, niejednokrotnie też psychologów sportu pracuje z zawodnikiem, by jak najszybciej przywrócić go do pełnej sprawności psychofizycznej. W przypadku powszechnej aktywności fizycznej, a aspektu prozdrowotnego, więc tego sportu rekreacyjnego, to w tym przypadku sport służy zdrowiu, więc jest ta strzałka nieco inaczej skierowana. Tutaj mówimy o szerszym modelu zdrowia, o modelu holistycznym. Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że ciało i psychika są ściśle ze sobą powiązane. Nawet w tej definicji WHO mówi się o psychofizycznym dobrostanie. A więc zdrowie jest elementem stałego, dynamicznego równoważenia tego, co dzieje się zarówno w naszej cielesności, jak i, mówiąc metaforycznie, w duchowości, a więc w umyśle człowieka. Od osoby każdej, podkreślam każdej, wymaga się świadomej aktywności prozdrowotnej. Tutaj możemy
zwrócić uwagę na to, że zachowania zdrowotne to nie są tylko te, które służą zdrowiu. Zachowania zdrowotne to również zachowania antyzdrowotne. Czy takie zachowania nam się zdarzają, czy one są częste? W dzisiejszym świecie żyjemy w ciągłym napięciu, w ciągłym pośpiechu. Wszystko, co nas otacza, się skraca czasowo. Szybciej jemy, szybciej pracujemy, szybciej się przemieszczamy, a pośpiech prowadzi do często stosowania takich sposobów funkcjonowania, takiego funkcjonowania, że jemy coś, jak to się mówi, w przelocie. Aktywność fizyczna, tutaj mamy cały szereg najróżniejszych pojęć, w zależności od, myślę, zarówno regionu świata, jak i w naszym kraju tych definicji jest bardzo wiele, ale generalnie wiemy, o co chodzi, a więc ta aktywność fizyczna, w języku angielskim jest to dość proste rozdzielenie. Sport dotyczy sportu wyczynowego, physical activity dotyczy aktywności prozdrowotnej. U nas ta definicja jest często przez wielu badaczy analizowana. Niejednokrotnie jest to takie dzielenie włosa na czworo. Generalnie wiemy, że aktywność fizyczna to jakikolwiek ruch związany z aktywnością mięśni. Przepraszam, to mam nadzieję nie COVID. Zwiększającej wydatek energetyczny. Z jednej strony może być zorganizowana, dotyczy fitness, nordic walking, roweru, czegokolwiek, co robimy ze świadomością, że jesteśmy aktywni prozdrowotnie, ale też codzienna. I tutaj mamy pewien dylemat. Kiedy rozdzielamy pracę od aktywności fizycznej, tej zorganizowanej? Jeśli ktoś pracuje przez 5-8 godzin przy komputerze i wychodzi na zakupy, zamiast jechać kolejką, autobusem, jedzie rowerem, to można powiedzieć, że ta forma aktywności jest aktywnością prozdrowotną. Jeśli wykonuje pracę zarobkową, tak jak ten tutaj na zdjęciu listonosz, no to jest to aktywność fizyczna codzienna, która nie ma na celu podnoszenia wartości zdrowotnej, aczkolwiek sama w sobie podnosi. To, że aktywność fizyczna służy zdrowiu, to zostało już przez setki badaczy przeanalizowane, jak to mawiają, wzdłuż i wszerz. Niewiele tutaj można nowego odkryć. Jedna z prac, która powstała na naszej akademii, jest praca doktorska pani dr Magdaleny Ochimek, dotycząca zachowań ryzykownych u gimnazjalistów. Co się okazuje z badań, wynika, że sport wyczynowy wcale nie musi sprzyjać unikaniu zachowań ryzykownych, takich jak na przykład wczesna inicjacja seksualna, czy nadużywanie, czy w ogóle spożywanie przez gimnazjalistów alkoholu. Regularna aktywność fizyczna. My tutaj na Akademii Wychowania Fizycznego mówimy o tym, że coraz więcej osób jest aktywnych fizycznie. To jest takie nasze marzenie, żeby tak było. Natomiast w Polsce nie jest to tak powszechne, jakby się chciało. Kryteria niewystarczającej aktywności fizycznej, kiedyś mówiło się o 3 razy 30 razy 130, ta reguła już w tej chwili jest nieaktualna. Powinniśmy być aktywni fizycznie codziennie co najmniej 30 minut. Ta aktywność powinna być umiarkowana, intensywna. Jak tutaj widzimy na wykresie, nie jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o świat czy Europę, gdy mówimy o aktywności fizycznej. Z aktywnością fizyczną kojarzone są cele, a więc to, co w zapowiedzi naszego spotkania mówiłem, po co i dlaczego. To są dwa różne pytania. Po co zakłada celowość człowieka, a więc działanie
w określonym kierunku. Dlaczego? To wymaga tutaj już głębszej analizy. Jeśli weźmiemy przykład niszczenia przystanku autobusowego przez dwóch chuliganów, to jeśli zadamy pytanie po co i dlaczego, to są dwa różne pytania. Po co? Może by udowodnić swoją siłę, swoją sprawność fizyczną, a dlaczego? Może wynika to z niedowartościowania, może wynika to z tego, że trzeba zbudować swoją pozycję społeczną wśród grupy przestępczej. W swoich dociekaniach naukowych przez wiele lat zastanawiałem się, po co i dlaczego kobiety, dlatego że dla mnie jako mężczyzny świat męskiego umysłu jest dosyć prosty. Mężczyzna zazwyczaj, i proszę tutaj nie odbierać tych słów jako w jakikolwiek sposób seksistowskie, ale no już dawno udowodniono, że mózgi mężczyzny i mózgi kobiety nieco się różnią. Mężczyzna, zakładając określony cel, dąży do niego i zazwyczaj zdaje sobie sprawę z tego, jakie są jego cele bliższe i dalsze. Natomiast w przypadku kobiet, tak jak wyszło tutaj z badań, aż, proszę zwrócić uwagę, 17% kobiet tak naprawdę nie do końca wie, po co uczestniczy w aktywności fizycznej. Dopytywane kobiety, a próba była dosyć duża, bo prawie 1500, dlaczego uczestniczysz w aktywności fizycznej? No uczestniczę, no wszyscy uczestniczą, tak powinno się robić. Ale które z celów twoim zdaniem jest tobie najbliższy? Czy to jest utrzymanie kondycji, czy poprawa sylwetki, czy utrzymanie sylwetki? No nie. Do rozważenia. Zatem pomyślałem sobie, że warto by przygotować takie narzędzie, które by sprawdzało, jakie są motywy, jaka jest ta wartość motywacyjna celu w aktywności fizycznej kobiet, i z profesorem Zareskim z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego opracowaliśmy takie narzędzie, które jest ogólnie dostępne, którym można sprawdzić, jakie są motywy i jakie są cele stawiane w aktywności fizycznej. Na koniec chciałbym podzielić się taką refleksją, że w życiu naszym nic nie dzieje się bez przyczyny. Wszystko ma swój początek i koniec. I tak naprawdę, żeby osiągać określony cel, trzeba wyobrazić sobie ten element końcowy, czyli w przypadku was, drodzy maturzyści, tym celem dla was może być zdanie matury, czy dostanie się do naszej wspaniałej akademii. To jest ten cel, który jest w jakimś sensie no, troszeczkę oddalony. I gdy wyobrazimy sobie, że już jesteście tutaj w gronie naszych wspaniałych studentów na najlepszej akademii ever, mówiąc językiem młodzieżowym, to możecie sobie stawiać poszczególne cele pośrednie i dążyć do tego celu ostatecznego. O, to jeszcze stare czasy, kiedy moja córeczka miała bodajże 7 lat. Ja, gdy byłem piękny, młody, i tutaj macie mój adres mailowy, mój numer telefonu, gdyby były jakieś pytania, wątpliwości, zawsze można do mnie napisać, zadzwonić i otwieram w tej chwili dla wszystkich was możliwość zadawania pytań, konwersacji. Dziękuję za wysłuchanie mojego wykładu. Śmiało, pani profesor.
Dziękuję bardzo. Oczywiście tu już się zbieram do zadania pytania, jeżeli mogę, choć matura już dawno, dawno za mną. Ale mam takie pytanie, przysłuchując się panu profesorowi, na jakiej podstawie, to znaczy oczywiście na podstawie badań na 100% i to fantastycznych, których ja nie znam i bym chciała pogłębić moją wiedzę, pan profesor stwierdził, no taki fakt chyba, który dla mnie jest trochę zadziwiający, taka bezcelowa, taka celowa bezcelowość kobiet, które no nie potrafią, jaka grupa kobiet nie potrafi określić według wiedzy pana profesora i badań celu swojej korzystania z aktywności fizycznej. Bo odniosłam, tak zrozumiałam, czy źle zrozumiałam, że kobiety od mężczyzn różnią się tym, jeżeli chodzi na przykład o aktywność fizyczną, że one dokładnie nie potrafią określić celu korzystania z tej aktywności. Czy to jest odchudzanie, czy to jest zdrowie? Czy dobrze zrozumiałam? W swoich badaniach nie analizowałem motywacyjnej funkcji celów aktywności fizycznej mężczyzn. Skoncentrowałem się tylko na kobietach. W przypadku, tak jak pokazywałem, 17% uczestniczek, bo to były czynne uczestniczki aktywności fizycznej, nie były badane ogólnie kobiety, tylko te, które chodzą regularnie na jakieś zajęcia sportowe. 17%, jak wspomniałem, nie było w stanie doprecyzować, co jest tak naprawdę tym najważniejszym, najistotniejszym celem aktywności fizycznej. Te kobiety, a podkreślę, że były to kobiety w 90 bodajże procentach, około 90% to były kobiety, które miały wykształcenie ponadmaturalne. Zresztą tak z innych badań wynika, że większość kobiet, które uczestniczą w aktywności fizycznej, są kobietami po egzaminie dojrzałości. I w przypadku aktywności fizycznej można to porównać do czegoś, co określamy jako shopping. Były badania przeprowadzane przez amerykańską firmę, teraz nie pamiętam nazwy, trajektorii przemieszczania się po hipermarketach zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W przypadku mężczyzn, mężczyzna, jeśli ma kupić chleb i skarpetki, to od wejścia przemieszcza się zazwyczaj z góry zaplanowaną trasą do sklepu ze skarpetkami, z chlebem i wychodzi. W przypadku kobiet trajektoria przemieszczania się po hipermarkecie, takim jak na przykład u nas, nie wiem, czy Galeria Bałtycka, czy jakiś inny hipermarket, jest bardzo, bardzo, to było na rysunku przedstawione, to wyglądało jak sieć pająka. Kobiety wielokrotnie wchodziły do najróżniejszych sklepów, żeby pewne rzeczy obejrzeć bez celu zakupienia. Oczywiście, gdybyśmy analizowali to głębiej, to pewnie kobiety po dłuższej rozmowie, ja niestety nie miałem takiej możliwości, żeby badania przeprowadzać tak skrupulatnie, żeby każdą z pań z tych 1400, a nawet jeśli weźmiemy te 17%, poprosić o rozmowę i dogłębnie zastanawiać się, a może taki cel, a może inny cel, a może ten jest ważniejszy, a może ten jest bardziej istotny. Natomiast dopytywane, no nie, no chodzę po prostu, no i tyle, nie mam jakiegoś najważniejszego celu. W ten sposób, no doprecyzowując to stwierdzenie. Natomiast my musimy pamiętać o bardzo istotnej rzeczy, bo pani profesor zajmuje się tą aktywnością fizyczną, w szczególności tą prozdrowotną, od wielu lat naukowo. My bardzo często, my powiedzmy naukowcy, czy osoby z wyższym wykształceniem, ulegamy takiemu zjawisku, które jest określane jako efekt kohorty. Krótko, kohorta to była 1/10 legionu. Legion liczył od 5 do 6 tysięcy starożytnych Rzymian. Otóż efekt kohorty polega na tym, że jeśli przemieszczamy się, poruszamy się w określonej społeczności, to nam wydaje się, że tak jak my, tak i inni.
Ja nie sądzę, żebym używał tutaj jakiegoś bardzo wyszukanego języka wykładowego, ale podejrzewam, że filozofowie, historycy, osoby, które zajmują się literaturą piękną, używając języka typu humanizacja globu jest ambiwalentnie aksjologiczna, mogliby tak się zapętlać, że słuchacze nie wiedzieliby, o co chodzi. Otóż osoby, które zajmują się, tak jak pani profesor, aktywnością fizyczną, badaniem tej aktywności fizycznej, to pani profesor, wszystko jest jasne i klarowne. Natomiast wiele osób nie zdaje sobie sprawy, dlaczego tak, a nie inaczej postępuje. W przypadku męskiego umysłu, powiem otwarcie, tak patrzę, ile jest tutaj mężczyzn, czy kogoś nie urażę. Męski umysł jest dosyć prosty. Kiedyś słyszałem od koleżanki, że jest nieco bardziej skomplikowany niż konstrukcja cepa. Natomiast umysł kobiety ma bardzo dużo różnych motywów w podejmowaniu jakiejkolwiek działalności. No tak się różnimy po prostu. Nie wiem, czy to dość wyjaśni. Dziękuję pani profesorze. Jeżeli mogę, to dziękuję za odpowiedź. Mam świadomość, trochę tak chciałam zapytać, hacząc i rozwijając rozmowę, natomiast muszę powiedzieć, że przez ostatnie lata prace magisterskie, które popełniamy razem i studenci popełniają, ja jako promotor, są dla mnie takim inspirującym i pozytywnym elementem, który mam nadzieję trochę może zmieniać obraz. Oczywiście to są tylko takie podstawowe badania, ale wśród wielu studentek częstym takim tematem powtarzającym się jest ta analiza i określenie celu, korzystanie z aktywności fizycznej faktycznie młodych kobiet i muszę powiedzieć, że prawdopodobnie w wyniku bardzo wielu elementów, i tu pan profesor już będzie wiedział, związanych z kształtowaniem się nawyków, z modą, związaną ze zdrowiem, z byciem fit, z byciem aktywnym, z zdrowym odżywianiem się, to wszystko jest jakby jeden pakiet, to wszystko powoduje, że chyba te młode kobiety w tym pomaturalnym, ten okres po maturze, nasze studentki, ale i starsze, już są coraz bardziej świadome i chyba trochę bardziej potrafią celować. Chociaż faktycznie muszę przyznać, że głównym jednak mianownikiem naszych działań, czy ma 20, czy 50, czy 70 lat, niestety cichym, ukrytym, nie przyznajemy się, jest poprawa wyglądu. Także to zdrowie, przyznajemy się do zdrowia, bo to jest dla nas takie najbardziej, powiedziałabym, politycznie uzasadnione, że zdrowie to najlepiej brzmi. Natomiast każda z nas od poniedziałku się odchudza, rozpoczyna działania od tego, żeby lepiej niestety wyglądać. A zatem pewnie moglibyśmy całą dyskusję i czynniki, dlaczego, ale tak chciałam tego pana profesora zapytać i dopytać. I dziękuję za odpowiedź. Dziękuję bardzo. Tak, zdecydowanie innym takim obszarem, którym się zajmuję, jest właśnie aktywność fizyczna w celu poprawy, utrzymania sylwetki, a więc tego wszystkiego, co składa się na pojęcie body image. I rzeczywiście głównym takim motywem poszukiwania aktywności fizycznej jest jednak troska o cielesność, ale troska o cielesność w kontekście wyglądu, a nie aspektów prozdrowotnych. Niestety młode kobiety bardzo często oprócz aktywności fizycznej, która ma na celu właśnie, tak jak pani profesor mówi, poprawę sylwetki czy utrzymanie sylwetki, stosują najróżniejsze środki przeczyszczające, najróżniejsze środki poprawiające spalanie kilokalorii, drakońskie diety. Jesteśmy tak mocno skoncentrowani na cielesności, w szczególności kobiety, między innymi dlatego, że w naszym kraju, jak i w Europie, mamy takie dwa różne pojęcia, ciało kobiece i ciało męskie. Ciało kobiece jest traktowane bardzo często jako obiekt, a więc jak kobieta wygląda, wcale nie musi być sprawna, szybka, zwinna, ona ma ładnie wyglądać. Natomiast ciało męskie, jak to niektóre kobiety mówią, mężczyzna wcale nie musi być przystojny, może być trochę ładniejszy od małpy, ale ciało męskie jest traktowane jako czynność, a więc mężczyzny ciało ma być sprawne. Czy jeszcze jakieś pytania? Ktoś z Państwa?
Jeśli nie ma więcej pytań, ja Państwu bardzo dziękuję. Dziękuję, że wysłuchaliście. Jeśli będę mógł coś rozwinąć, jeśli będą jakieś pytania, to zapraszam do dyskusji, do maturzystów. Nie wiem, ilu tutaj mamy maturzystów. Gorąco zapraszam w mury naszej Akademii. Jest to bardzo przyjazna uczelnia. Wy pamiętajcie o tym, że to tylko stereotyp jest taki, że na AWF idą osoby, które chcą się zajmować sportem. Ja mam ten komfort, że mogę powiedzieć o tym, że to jest bardzo wszechstronnie rozwijająca uczelnia, dlatego że skończyłem Akademię Wychowania Fizycznego, wtedy jeszcze tylko AWF bez IS. Kierunek wychowanie fizyczne, specjalność trenerska z gimnastyki sportowej i skończyłem też psychologię. I odpowiem, uczelnia nasza, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu jest bardziej rozwijająca wszechstronnie niż na przykład kierunek psychologia. Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia. Oczywiście powodzenia na maturze.